Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie w programie Gość Dnia. Moim Państwa gościem jest dziś Pani Sylwia Majewska, mama Alana dotkniętego autyzmem. Witam Panią serdecznie. Witam. 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ma to na celu zwiększenie właśnie świadomości polskiego społeczeństwa i nie tylko, bo jest to ogólnoświatowy dzień. Jak ta świadomość wygląda, proszę powiedzieć, kiedyś i dziś? Tak, w tej chwili bardzo dobrze. W tej chwili bardzo dużo wiemy już na temat autyzmu. Bardzo spory ogrom dzieci pojawia się z tym zaburzeniem. No i świadomość ludzka, świadomość na ulicy wzrasta, w szkołach dzieci, młodzież jak najbardziej jest coraz lepiej. A jak to wyglądało kiedyś, kiedy Pani syn został zdiagnozowany? No niestety. Proszę powiedzieć, jak wyglądała Pani historia. Tak, 6 lat temu, Alan w tej chwili rozpoczyna 9 rok życia, zdiagnozowaliśmy się 6 lat temu, po 3 roku życia. No niestety, w tamtym roku to tak, w tamtym czasie to tak nie wyglądało bardzo dobrze. Generalnie sama nic nie wiedziałam na temat autyzmu, sama nawet nie słyszałam nazwy autyzmu. Nie było wiadomości, nie było praktycznie żadnych ośrodków w naszym rejonie. Od czasu do czasu gdzieś można było coś wyczytać w gazetach bądź w internecie i to wszystko. Porównując dzisiaj, a w tamtym czasie, to naprawdę jest o niebo lepiej. Czyli wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak, jak najbardziej. Za sprawą przede wszystkim takich właśnie akcji, jak w tej chwili, tak? Czyli świecimy na niebiesko, Polska na niebiesko, świat na niebiesko i zwiększamy cały czas świadomość osób, co to jest ten autyzm, co to jest za zaburzenie, jak odbierają świat osoby z autyzmem, dzieci, ale też osoby dorosłe. Mhm. Wracając jeszcze do Pani historii, proszę powiedzieć, czy Alan został zdiagnozowany od samego początku? Czy to był trudny proces? No niestety, to był bardzo trudny proces. Tak naprawdę wszystko zaczęło się po pierwszym roku życia Alana. Do roku rozwijał się prawidłowo. Nie zaobserwowaliśmy żadnych gdzieś niepokojących objawów u dziecka. Wszystko zaczęło się tydzień po szczepieniu. Dziecko zaczęło płakać takim bardzo nieutulonym płaczem przez cały tydzień. Oczywiście wizyta u pediatry, dziecko ma gorączkę, dziecko jest chore, otrzymało antybiotyk i tak przez tydzień czasu on cały czas płakał. Po tygodniu czasu po prostu umilkł, wszystko się zatrzymało, wszystko wróciło do normy, ale ja mam takie wrażenie, że on po prostu zamilkł, umilkł całkowicie, tak? Rozwijał się prawidłowo, czyli zaczął chodzić, raczkował, wszystko, jeżeli chodzi o rozwój fizyczny, wszystko było okej. Po 1,5 roku życia Alana zauważyliśmy, że nie reaguje kompletnie na to, jak go wołamy, czyli nie reaguje na swoje imię, więc myśleliśmy, że jest po prostu głuchy. Kolejne wizyty u lekarza, audiolog, wszystko jest w porządku ze słuchem dziecka. Po kolejnym czasie pojawiły się takie dziwne zabawy stereotypowe dla autyzmu. Ja myślałam, że to jest normalne. Dla mnie to było normalne jego zachowanie, ponieważ żyłam z tym na co dzień. Po 2 roku życia kolejnym takim symptomem było to, że Alan kompletnie nie mówił, nie pokazywał palcem, nie zwracał uwagi na osoby, nie zwracał uwagi na rzeczy. Po prostu był, bo był, tak? Wszystko było mu jedno. Co na to pediatra? Nie zauważyła, że coś jest nie tak? No ja z ust pediatry no, słyszałam, że to jest chłopiec, że później się rozwija, tak, że pójdzie do przedszkola, że nadrobi to wszystko, że czasami demonizuje pani swoje dziecko, a jest pani nad opiekuńczą matką, spokojnie, mamy czas, tak i tak dalej. Bo minęły 2,5 roku życia Alana, no niestety ja już byłam bardzo zaniepokojona, zaczęłam szukać informacji na własną rękę. Czytając różnego rodzaju opisywania matek innych, bądź blogi, gdzie już był dostęp do internetu, widząc jak one podają, jakie są objawy dziecka, ja po prostu automatycznie skojarzyłam, przecież to jest moje dziecko. Mhm. Czyli już ta lampka się zaświeciła w głowie, że jest coś nie tak. Alan poszedł do przedszkola, skończył 3 lata, poszedł do przedszkola właśnie dlatego, żeby nadrobić to wszystko, żeby coś... Według zaleceń pediatry. Dokładnie, żeby zastymulować go, żeby poszedł, zaczął się rozwijać. W przedszkolu bardzo szybko to trwało, to było w ciągu 3 tygodni. Tak naprawdę pani opiekunka, włącznie z dyrekcją, od razu zauważyły. Wtedy już weszła poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która była w Lubinie. Pani psycholog dziecięca zdiagnozowała wstępnie dziecko, no i zaczęła się nasza droga. Mhm.
Niestety ośrodków diagnozujących na tamten czas w Polsce było kilka. Były to duże aglomeracje: Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Kraków, Warszawa. Na diagnozę na kasę chorych trzeba było czekać ponad rok czasu. W tej chwili, z tego co się orientuję, ta kolejka jest wydłużona nawet do 2-2,5 roku czasu. Diagnoza prywatna, niesamowite koszty, niesamowite pieniążki, no ale trzeba szybko działać. Im szybciej zareagujemy, tym... Im szybciej zdiagnozujemy dziecko, im szybciej włączymy terapię, wszystkie zalecenia, tym większe szanse, że funkcjonowanie dziecka, że wszystko zacznie się poprawiać. Więc szybka diagnoza. Zespół diagnozujący orzekł u Alana autyzm wczesnodziecięcy, ale również rokujący, tak? Więc jest bez upośledzenia umysłowego, bo tutaj właśnie też trzeba zaznaczyć, że jeżeli są dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, z autyzmem atypowym, który jest diagnozowany wtedy, kiedy objawy u dziecka występują po 5 roku życia, ale jeżeli nie ma tego upośledzenia umysłowego, to jest bardzo dobrze, dlatego że możemy właśnie poprzez włączanie szybkiej terapii, szybkiej stymulacji, szybkiego leczenia, czasami nawet biomedycznego, możemy poprawić o wiele, wiele funkcjonowanie takiego dziecka w społeczeństwie w późniejszym terminie, tak? A jeżeli chodzi o edukację, jak to wygląda w naszym regionie? Czy takie dzieci mogą iść do normalnej szkoły, do szkoły integracyjnej? Jak najbardziej. W tej chwili mamy dwie szkoły z oddziałami integracyjnymi. Szkoła numer 1 w Lubinie i numer 3. Mój syn chodzi do szkoły podstawowej numer 3 z oddziałami integracyjnymi. W klasie mamy 3 autystów i doskonale sobie radzą. Panie w tej chwili w szkołach integracyjnych są bardzo dobrze przygotowane, jeżeli chodzi o autyzm dzieci, ale wysoko funkcjonujące, takie, które są właśnie bez upośledzenia umysłowego bądź z lekkim i z którymi można doskonale wypracować. Są nauczyciele wspierający, są wspomagający, są nauczyciele cienie. Dzieci w tej chwili mają dostępne różnego rodzaju terapie, więc jak najbardziej wszystko idzie w dobrym kierunku. A jeżeli chodzi o nasz region, działa Pani w stowarzyszeniu. Czy rodzice, którzy dopiero teraz zdiagnozowali u swojego dziecka autyzm, mogą się do Państwa zgłosić o jakieś wsparcie? Jak najbardziej. Od kilku lat organizujemy różnego właśnie rodzaju akcje charytatywne na terenie Lubina i Legnicy, bo Stowarzyszenie Dar Losu jest Stowarzyszeniem Lubińsko-Legnickim. Od 3 lat prowadzona jest szkoła przez stowarzyszenie dla dzieci z autyzmem w Legnicy. W tej chwili uczęszcza do niej 30 dzieci. Jest również oddział wrocławski tej szkoły, no i bardzo walczymy o oddział lubiński. Więc jak najbardziej. W tej chwili nasza strona na Facebooku, można do nas napisać, można się z nami skontaktować, można się zapytać. Ja poprzez te akcje charytatywne, koncerty charytatywne nie tyle zbieramy pieniążki na terapię naszych dzieci, ale właśnie poszerzamy i edukujemy osoby. I też właśnie w ten sposób szukamy nowych rodzin, które dopiero wchodzą w tą drogę i które dopiero zaczynają ten temat autyzmu, borykają się z wieloma, ale to z wieloma problemami, trudnościami. Bo to jest bardzo przytłaczający problem dla rodzin. Na sam koniec proszę powiedzieć, jak to święto będzie obchodzone w naszym regionie? Czy przewidziano jakieś akcje w Legnicy, w Lubinie, w Głogowie? Tak, w tej chwili Lubin na niebiesko, będzie świecić starostwo, urząd miejski, hala RCS-u jak najbardziej, wszystkie większe budynki w Lubinie. Z tego co orientuję się, jest również milion swingów dla autyzmu, czyli akcje sportowe. W Legnicy nasze stowarzyszenie organizuje różnego rodzaju, w sumie cały tydzień akcji pod tytułem właśnie Autyzm na niebiesko. Zaczynamy marszem spod Galerii Gwarna, 16:30, wszystkie rodziny, dzieci... 2 kwietnia. 2 kwietnia, jak najbardziej, marsz na niebiesko, wszystkie rodziny. Codziennie będą się odbywać różnego rodzaju pogadanki na ten temat, spotkania z psychologami, z terapeutami, będzie można zobaczyć, jak wygląda nasza szkoła w Legnicy. Cały harmonogram, wszystko rozpisane jest na naszej stronie facebookowej, także Stowarzyszenia Dar Losu serdecznie zapraszam. My również serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji i w obchodach 2 kwietnia, czyli Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Ja Pani bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwu serdecznie za uwagę. Przypomnijmy, moim Państwa gościem była Sylwia Majewska, mama Alana.